Jesteśmy w Warsaw Campus, a Google Space, za nami Peach and Pizza Night. Tak, w tej kolejności. Tak, jak najbardziej. Jest z nami Radek Kotarski, youtuber, twórca kanału Polimaty. Radku, jakbyś miał dokończyć to zdanie. Przedsiębiorca społeczny to? Powiedziałbym, że przedsiębiorca społeczny to w dzisiejszych czasach deficytowy kanał. To jest taka rzecz, która jest niestety dość smutna, dlatego że my faktycznie bardzo często jako przedsiębiorstwo określamy taki podmiot, co do którego się wszyscy umówiliśmy, że istnieje w rzeczywistości, chociaż go nie możemy dotknąć, ale on jest po to, żeby maksymalizować zysk. Taka jest jego faktycznie książkowa definicja. I ona jest okej. Okay. Rzeczywiście niczym to nie przeszkadza, żeby przy okazji to przedsiębiorstwo realizowało inne funkcje. Kiedy ja się zastanawiam nad tym, jakie ja chciałbym, żeby moje przedsiębiorstwo realizowało dodatkowe cele, to sobie myślę, że taka działalność, która jest dodatkowo prowadzona, którą dzisiaj się cudownie ubiera w takie ramy CSR-u i całych działów firm, które się tym zajmują, tak naprawdę może polegać na tym, że się zastanawiamy co miesiąc, co możemy dobrego zrobić przy okazji tego, że działamy. My na pewnym etapie podjęliśmy decyzję, że każda książka, którą sprzedajemy w naszym wydawnictwie, będzie fundowała obiad w ramach akcji dożywiania dzieci, akcji Pajacyk prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną. I ja nie ukrywam, że to nie jest tak, że ja wpadłem pewnego dnia na ten genialny pomysł, tylko go po prostu bezczelnie ściągnąłem od Michała Szafrańskiego, który w ten sposób sprzedawał swoją książkę. I pomyślałem sobie, że taki rodzaj ściągi jest dalece bardziej korzystny niż ten, który uprawiamy w szkole. I kiedy znowu idę z tymi myślami kawałek dalej, to sobie myślę, że dla nas oddanie kwoty tam nieco ponad 4 zł z każdej książki na to, żeby ostatecznie ufundować z niej obiad, to jest dość dużo. Dlatego, że my sprzedając książkę za około 40 zł, dla nas to jest 10% tak naprawdę, które musimy oddać. Ale z drugiej strony sobie myślę tak, że jeśli bym sprzedawał telewizory, gdzie marża na takich produktach jest dalece większa i też z tego każdego telewizora oddawałbym na przykład to 4 zł na pajacyka, to boli już troszeczkę mniej. Dlatego często powiedziałbym, że ogarnia mnie taki rodzaj złości, może smutku, że tego typu inicjatywa nie jest ściągana dalej, bo ona wbrew pozorom nie kosztuje nic, a to jest taka realna pomoc, której możemy nieść każdego dnia, bo to jest trochę, bym powiedział, karygodne i straszne, że w 2018 roku dalej w Polsce mamy problem niedożywienia dzieci. W związku z tym takich akcji, w związku z których mamy problemy pewne, jest dużo więcej. Każdy może sobie wybrać, czy chce wspomagać osoby starsze, dzieci, zwierzęta. Jest naprawdę sporo osób, które potrzebuje pomocy. I ja wszystkim polecam stanie się przedsiębiorcą społecznym na takiej zasadzie, w której rzeczywiście ustalamy sobie konkretne zasady. Dokonuje się sprzedaż, dokonuje się transakcja, z tego się robi coś. Wtedy, kiedy my wiemy, że to jest taka rzecz, to właśnie z punktu widzenia przedsiębiorcy wiemy, że to jest taki koszt, który my ponosimy. Nie myślimy o tym jako o zysku, który oddajemy, tylko rzecz, która się po prostu dzieje. I w takiej sytuacji ja się nie muszę co miesiąc zastanawiać, Boże, musimy tyle pieniędzy przydawać na pajacyka, bo po prostu my to robimy. I dlatego nie chciałbym, żeby z tego mojego może smutnego opowiadania, że to jest towar deficytowy, nagle się okazało, że wszyscy od siebie pozgapialiśmy te rzeczy i nagle zaczyna się po prostu dziać dużo lepiej. Czyli apel do przedsiębiorców, zgapiajcie dobre praktyki. Zdecydowanie. Dzięki Ci Dziękuję. Bardzo.